Serdecznie Państwa witam na 21. części serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiejszy temat brzmi: czy wierzący nie będą przeżywać podobnych trudnych prób, czyli ucisków? Czy wierzący nie będą przeżywać podobnych trudnych prób, czyli ucisków? No więc odpowiedź oczywiście jest tutaj pozytywna. Tak, z pewnością wierzący będą. Słowo Boże mówi wyraźnie, jeśli ktoś chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. A to oznacza, że jeżeli ktoś chce, wystarczy, że ktoś chce żyć pobożnie w Chrystusie, to już od razu ma zagwarantowane przez Słowo Boże, że prześladowania znosić będzie. Jest to obietnica. Natomiast to, że będą wierzący przeżywać podobne uciski, to jest już zapowiedziane przez Pana Jezusa. W Ewangelii Jana 16 rozdział, 33 werset. Ewangelia Jana 16 rozdział. 33 werset. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc widać, że to jest stała cecha. Chrześcijanie zawsze od samego początku byli zajadle prześladowani. I to jest fakt, który towarzyszy chrześcijanom zawsze. Zawsze byli na tym świecie prześladowani. I czy wierzący nie będą przeżywać podobnych trudnych prób, ucisków? Będą. Bo tak mówi Słowo Boże. Jeśli ktoś chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będzie. I wiemy, że jeśli ktoś pragnie naśladować Pana Jezusa we wierze, to będzie przechodził przez trudności, nawet prześladowania, gdyż świat nastawiony jest wrogo do Chrystusa Jezusa, którego ukrzyżował. Takie trudne sytuacje są jednak czymś zupełnie innym niż wielki ucisk. I tutaj proponuję, żebyśmy sięgnęli do Tesaloniczan, 1 rozdział, 4 werset. Chodzi o list do Tesaloniczan, 2. Od 1:4 do 2:3. Tak, że my sami chlubimy się z was w zborach Bożych, z waszej cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie, co jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście za godnych byli uznani Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Skoro sprawiedliwą jest rzeczą u Boga odpłacić uciśnieniem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym odpocznieniem z nami przy objawieniu się Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego, w ogniu płomienistym wymierzającego pomstę na tych, którzy Boga nie znają i na tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy odniosą karę, wieczne zatracenie od oblicza Pańskiego i od chwały mocy Jego, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i podziwiany on dzień we wszystkich wierzących, dlatego że uwierzono naszemu świadectwu u was. Dlatego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania i wypełnił wszelkie upodobanie dobrotliwości i skuteczną wiarę w mocy, aby było uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was
a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się do Niego, abyście nie zaraz zachwiali się w umyśle swoim i nie dali zatrwożyć ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list niby od nas, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo nie nadejdzie, póki pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo jest godne czci, tak, że w świątyni Bożej jako Bóg zasiądzie, wydając siebie za Boga. Więc mamy tu wyraźnie opisane, że chrześcijanie są, byli i będą prześladowani cały czas. Nie ma to nic wspólnego z tak zwanym wielkim uciskiem. I te prześladowania, przez które przechodzili chrześcijanie w Tesalonikach, były czymś innym niż przyszły czas ucisku związany z Dniem Chrystusowym albo z Dniem Pańskim, jak widzieliśmy w tym fragmencie. Zatem to, że chrześcijanie są cały czas prześladowani, cały czas są masakrowani, są uważani jak owce ofiarne i są cały czas mordowani przez ludzi tego świata, to jest stan zapowiedziany i on się realizuje cały czas. Nie jest to powiązane z wielkim uciskiem, który będzie dotykał, tak jak widzieliśmy poprzednio, po pierwsze będzie dotykał, już to widzieliśmy poprzednio, że najpierw Żydów, to mówił nam Jeremiasz 30 rozdział. Po drugie będzie chodziło o Izrael, naród Daniela, to widzieliśmy w Daniela 12:1. Po trzecie, w Mateusza 24 widzieliśmy, że to jest ewidentnie związane z tym, że ci wierzący będą przechodzić wielki ucisk, którzy wtedy zostaną na nowo narodzeni po pochwyceniu Kościoła. I to są rzeczy, które nie są w przypadku chrześcijan tym samym, bo chrześcijan na ziemi już wtedy nie będzie. Nie będzie ich w czasie wielkiego ucisku. Jeżeli i ty chcesz być zabrany razem z innymi chrześcijanami do nieba, to musisz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, bo każdy narodzony na nowo chrześcijanin, który zna Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jest Panu Jezusowi znany jako Jego, to Pan Jezus weźmie go do siebie, do nieba, przed wielkim uciskiem, przed uciskiem, przed ostatnimi 7 latami z 70 tygodni lat Daniela, opisanymi w 9 rozdziale Księgi Daniela. To jest po prostu wyraźnie rozróżnione. Więc wtedy będziesz już w niebie z Panem Jezusem, jeśli będziesz go znał jako twojego Zbawiciela. Ale jeśli Pan Jezus Chrystus zdąży przyjść po swoich, zanim ty się nawrócisz, to wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, bo Bóg ześle na ciebie ostry obłęd, tak że będziesz wierzył kłamstwu i nie będziesz miał już żadnej szansy na to, żeby pokutować i nawrócić się, bo będziesz miał zatwardzone przez Boga serce. Więc nie zatwardzaj serca teraz. Bądź otwarty na Słowo Boże, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszyscy, którzy chcą otrzymać Nowy Testament bezpłatnie, zachęcam do kontaktu ze mną. 739-089-088 to jest numer telefonu, na który można wysłać SMS-a lub zadzwonić, podając, w jaki sposób mam dostarczyć ten Nowy Testament. Albo adres tradycyjny, czytaj
Biblię, skrytka 31 63 500, Ostrzeszów, albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.